Rozmowa dnia, Anna Czcińska. Witam Państwa. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw wprowadzających reformę edukacji, w tym zmieniających strukturę szkół w Polsce, między innymi likwidujących gimnazja. O szczegółach reform oświaty premier Beata Szydło i minister edukacji Anna Zalewska rozmawiały z wojewodami oraz kuratorami oświaty. Kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik jest gościem programu. Witam Pana serdecznie, Panie Kuratorze. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Na spotkaniu usłyszał Pan między innymi, że reforma nie odbędzie się, nie będzie dokonywać się z poziomu rządu, tylko z poziomu administracji rządowej. Jest Pan już przygotowany do tego, jak wprowadzać reformę? Tak, chcemy wspomóc oczywiście rząd w tym zadaniu. Nie tylko my, kuratorzy, ale również... Mówi Pan, chcemy wspomóc, a Pani premier mówiła jasno, że to właśnie kuratorzy, wojewodowie mają przygotować się dokładnie do tego, by ta reforma się udała. Gdyby pani minister czy pani premier nie powiedziała nawet tego, to ja bym wciąż powtórzył. Chcemy wspomóc. Zostaliśmy wybrani do pełnienia tego stanowiska nieprzypadkowo. Do tego stanowiska zostali wybrane osoby, które są przekonane co do potrzeby zmian. Tym osobom, jak mnie pani minister zawierzyła, zaufała i gdyby nawet takiego bezpośredniego wskazania nie było, to bym robił wszystko, żeby do tych zmian dotyczących reformy doprowadzić. Bo pan jest przekonany, ale też rząd rozpoczyna kampanię informacyjną Dobra Szkoła, bo być może tych nieprzekonanych jest bardzo dużo. To właśnie też pan ma organizować spotkania, rozmawiać, by samorządy nie miały wątpliwości, by wszystkie podmioty związane ze światą nie miały wątpliwości, a nawet rodzice. Dlaczego tak późno ta kampania? Nie wiem, czy późno. Ta kampania już troszeczkę wcześniej była robiona w inny sposób, może bardziej dyskretny, chociażby fakt, że brałem udział w spotkaniach, w konwentach wójtów, w konwentach starostów, gdzie te kwestie oświatowe były omawiane. Na Radzie Dialogu Społecznego też o tym mówiłem dwukrotnie. Więc w środowiska, które zapraszały i chciały rozmawiać, to one były, mi się wydaje, usatysfakcjonowane. Natomiast wcześniej nie za bardzo można było, ponieważ to były jednak projekty ustaw ministerialne. Teraz mają większą wagę, to już są projekty rządowe. Mało tego, one już trafiły do Sejmu i to Sejm teraz będzie nad nimi debatował. W związku z tym warto, żebyśmy wszyscy, którzy są w jakiś sposób zaangażowani, wsparli to w najróżniejszy sposób. Jeśli chodzi o działania naszego kuratorium, to będzie to wsparcie szerokopłaszczyznowe. Na naszej stronie jest komunikat mówiący o tym, że każdy obywatel będzie mógł do konkretnego wizytatora podanego z imienia i nazwiska, gdzie adres mailowy jest podany, wysłać maila z zapytaniem i w szybkim czasie może oczekiwać odpowiedzi. To jest jedno z działań. Ale to mail z zapytaniem dotyczącym projektu nowego prawa? Tak, dotyczący oczywiście tych dwóch projektów ustaw. Ktoś może czegoś nie rozumieć, jest kwestia interpretacji. Czy wierzy Pan, Panie Kuratorze, że obywatele czytają projekty ustaw? Czy nie, będą chcieli uczestniczyć w takiej akcji? Może wiara to jest jedna rzecz, a wiedza drugie. Wiem, że tak nie jest. Nawet ci, szczególnie w kręgach opozycji, którzy tak bardzo się wypowiadają negatywnie, na pewno do każdego przepisu nie dotali. Natomiast chcę powiedzieć to, że każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego, jak reforma ma wyglądać, w jaka będzie ścieżka edukacyjna jego dziecka, może zapytać. Mam dziecko w klasie trzeciej szkoły podstawowej, co będzie z nim dalej? No ale te wątpliwości tych filarów na pewno już nie dotyczą, bo to, że gimnazja zostaną wygaszone, tutaj raczej się tego w projekcie ustaw nie zmieni. Nie zmieni. Nie zmieni. Ale posłowie w Sejmie mogą nad projektami pracować. Czy lobbuje pan, czy też wie pan być może, że tworzy się lobbying, by coś jednak w tych projektach zmienić? O tym, czy tworzy się lobbying, to nie wiem. Natomiast w tej chwili, tak jak do tej pory wszystko było, bym powiedział, jeszcze w rękach obywateli, to każdego, bo każdy w drodze konsultacji mógł cokolwiek wnieść do zmian. Tak w tej chwili obywatel bezpośrednio nie może już ingerować w treść zapisów, natomiast w treść zapisów mogą faktycznie ingerować posłowie. W Komisji Edukacji, czy będzie stworzona podkomisja przypuszczalnie specjalnie w tym celu, żeby te projekty omówić, przedyskutować i jeżeli ktoś ma jakieś poważne wątpliwości albo niepoważne, może do swojego posła pójść i poprosić. Panie pośle... Ale koledzy partyjni, posłowie z regionu
pytali może pana, nad czym należałoby popracować, co należałoby zmienić? Posłowie partyjni z rejonu nie pytali, nie mają całkowite zaufanie do mnie. I jeżeli ja bym wskazał na jakieś drobne uchybienia, które mogą się tam znaleźć, to z całą pewnością taką ścieżkę wybiorę. Aczkolwiek nie będę musiał, ponieważ mamy jakby bezpośrednie przełożenie na Ministerstwo Edukacji Narodowej. I tam ewentualne jakieś dodatkowe uwagi możemy zgłaszać. No i w środę jest takie spotkanie z kuratorami w ministerstwie. Będzie pan, tak, tam zgłaszał, będzie pan tam zgłaszał swoje uwagi? Tak, będziemy zgłaszali uwagi. Te uwagi będą dotyczyły kwestii interpretacji. Są pewne zapisy, które dyskutujemy oczywiście wśród moich kolegów, koleżanek, współpracowników. No i każdy ma jakieś inne zdanie na ten sam temat, więc warto po pierwsze, żebyśmy mieli jedną wykładnię co do zapisów. A konkretnie, panie kuratorze, interpretacja czego na przykład budzi pana wątpliwości? Na przykład tego, czy szkoła filialna musi być przekształcona w 8-letnią szkołę podstawową. Ten zapis jest tak skonstruowany, że można odczytać i tak, że musi być, co byłoby troszeczkę dziwne. I uważam, że prawidłowe, że tak powiem, rozumienie jest takie, że szkoła filialna, jeżeli jest przy szkole macierzystej, 6-letniej, no to ta macierzysta 6-letnia przekształca się w 8-letnią, a ta filialna pozostaje filialną klasami 1 do 3. To są rzeczy tak faktycznie, które można różnie interpretować. A jak pan interpretuje to, że uczeń przez cały system edukacji będzie mógł uczyć się tylko 2 języków, bo albo będzie uczył się w szkole podstawowej, rozpocznie w szkole podstawowej naukę języka jednego, a w szkole gimnazjalnej rozpocznie naukę języka drugiego, więc tylko 2 języki ma do wyboru. Czy to, tego nie należałoby zmienić? Tutaj faktycznie mam pewne wątpliwości, bo jeżeli zastanowimy się, jaki język jest wybierany przede wszystkim w pierwszej klasie szkoły podstawowej, no to nie pomylimy się, jeżeli powiemy, że język angielski prawie w 100%. Drugi język i ten język musi być kontynuowany przez 12 lat. Drugi język natomiast to jest język, który jest wybierany w 7 klasie szkoły podstawowej i znowu nie pomylimy się, jeżeli stwierdzimy, że tym drugim językiem to będzie język niemiecki, który będzie wybierany bardzo często. W związku z tym rodzi się pytanie, a co z językiem francuskim, hiszpańskim, co z jakimś innym językiem, który mógłby teoretycznie być uczony, ale on ma być kontynuowany. Więc żeby kontynuować naukę języka francuskiego w liceum, trzeba zacząć się go uczyć w szkole podstawowej. Czy będzie pan, będzie pan to zgłaszał? Będzie pan chciał, by to zostało zmienione w projekcie? To znaczy akurat ta kwestia mnie bardzo interesuje, z całą pewnością na ten temat chciałbym w czasie tego środowego spotkania porozmawiać. Pani minister Zalewska powiedziała, że nie będzie zwolnień, jeżeli chodzi oczywiście o pracę nad reformą, nie będzie zwolnień nauczycieli. Mówiła to w radiowej Jedynce. Czy pan też pokusiłby się o taką informację w skali regionu, że pan już wie, że nie będzie zwolnień nauczycieli? Czy to... Ja nie mam danych mówiących o tym, że będą zwolnienia albo nie będą zwolnienia. Tak? Jeżeli pani minister mówi, że zwolnień nie będzie, to ma to wszystko obliczone, bo to łatwo jest obliczyć i pokazać, że nawet w niektórych przypadkach miejsc pracy dla nauczycieli będzie więcej. Ale nie pytał pan na spotkaniu o te informacje, być może o te dane, by też uspokoić to znaczy nauczycieli w regionie? Nie, my oczywiście, że my takimi danymi w jakiej sytuacji dysponujemy. No chociażby podam przykład, że gdybyśmy pozostawili gimnazja, to pierwsza i druga klasa gimnazjum, gdyby dalej szły, to tych klas byłoby mniej niż klas 7 i 8. W skali kraju to jest 5,5 tysiąca takich klas mniej. Po prostu tak jest, że 3 małe szkoły podstawowe, które są naszami 8-9-osobowe w klasie 6, wypuszczają absolwenta, który potem trafia do jednego takiego zbiorczego gimnazjum. Teraz jeżeli tego gimnazjum nie będzie, te klasy 7, 8 będą musiały być kontynuowane też w takiej liczbie 8, 9. W związku z tym klasy 7, 8 per saldo będzie więcej niż byłoby klasy 1 i 2. No tak, ale tak naprawdę trzeba poczekać na nowe prawo chyba, żeby wiedzieć, żeby samorządy przygotowały te nowe siatki placówek na swoim terenie i żeby oszacowały, ile będzie klas, oddziałów, ile będzie pracowało nauczycieli. Chyba wtedy dopiero będzie można mieć pewność, czy dojdzie do poważnych zmian. Zdecydowanie, tutaj jest bardzo duże zadanie dla samorządów.
samorządów, bo niektóre przekształcenia to są z mocy prawa i tutaj samorząd nic nie musi zrobić w tej kwestii. Natomiast w przypadku gimnazjów, w wielu przypadkach, będzie samorząd musiał podjąć decyzję, co dalej zrobić. Samorządy oczywiście już mają pomysły, jeżeli chodzi o budynki oczywiście po gimnazjach, panie kuratorze. Czy będzie można podzielić szkołę podstawową? Tutaj też są wątpliwości i różnie interpretowane prawo. Czy część klas może być w jednym budynku, na przykład 1-4, a część klas 5-8 w drugim budynku? Czy to tak, będzie możliwe? Pojawił się nowy zapis w tej zmienionej już ustawie, mówiącym o tym, że należy dążyć do tego, żeby szkoła podstawowa była w jednym budynku. Sformułowanie należy dążyć nie wyklucza tego, żeby mogła być jedna szkoła podstawowa w dwóch budynkach. I tak w wielu przypadkach będzie, że jedna szkoła podstawowa będzie w dwóch budynkach. Są tacy już wójtowie, którzy wręcz już zadecydowali, że z powodów oszczędności do budynku, w którym dawniej było gimnazjum, będą chodzili uczniowie od klasy 5 do 8, bo ona już, ten budynek już jest przystosowany do uczenia tych dzieci starszych, bo tam są gabinety. Natomiast po szkole podstawowej 6-letniej tam będą się uczyły te dzieci młodsze, bo z kolei jest dostosowanie do tych dzieci młodszych. Czyli taki podział będzie możliwy. Minister Zalewska powtarza, że gimnazja nie spełniły swojej funkcji wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Zgadza się pan z... Całkowicie się z tym zgadzam. To niech pan powie, panie kuratorze, jak zrobi to podstawówka? Podstawówka zrobi to w ten sposób, że po pierwsze będzie trwała 8 lat. Cykle takie szarpane, 6 czy przede wszystkim 3-letnie się nie sprawdzają. Tak? Znaczy nauka w cyklu 3-letnim, tak jak było 3-letnie gimnazjum, czy 3-letnia szkoła podstawowa, to się nie spełnia. Czyli wystarczy cykl, wystarczy zmienić system, wystarczy zwiększyć liczbę klas w podstawówce i już będzie lepiej tak, pana zdaniem. Ja powiem przekornie tak, że rachunek 6 plus 3 plus 3 wydaje się być ten sam, co 8 plus 4, ale efekt jest o wiele większy. To jeszcze o rachunkach. Panie kuratorze, mówił pan, gdy został pan kuratorem, że no będzie pan działał na rzecz poprawy efektów nauczania, bo wyniki są fatalne w regionie. Czy coś udało się zrobić? Czy jest już, widzi pan jakiś efekt? Efekty są takie, że te programy naprawcze, które jeszcze moi poprzednicy wprowadzili, takie programy czasami trwają 3 lata, przynoszą pewne już pozytywne skutki. Natomiast nie zawsze. I ciekawe jest to, że czasami jest program naprawczy wprowadzony, a jest gorszy wynik od poprzedniego. Także naprawdę jest na czym pracować, na czym się zastanawiać. Jest na czym pracować, a lekcje przysposobienia obronnego powinny być w szkole? Powinny wrócić? Ja wspominam bardzo dobrze te czasy, kiedy z KBKS-em na plecach gdzieś na strzelnicę jeździłem i strzelałem. Jest to duża frajda dla chłopaków. Czyli więcej przysposobienia, ale jutro będzie też okazja, by żołnierzy i karabiny zobaczyć, ale to będą żywe lekcje historii, drodzy Państwo. Święto Niepodległości już jutro w całym regionie, w całym kraju. I to święto, z którego należałoby się cieszyć i te lekcje historii oczywiście zaliczyć. Dziękujemy za rozmowę. Gościem programu był pan Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję.